Rafał Twardowski. Zapraszam do nas na środek boiska. W kolejnym tygodniu głosowania głosowaliśmy na 4 obrońców do złotej jedenastki. I zacznę od, myślę, bardzo ważnej osoby w naszym klubie. Taką postacią był oczywiście Mirosław Konieczny, wieloletni piłkarz oraz kierownik naszej drużyny. I nagrodę odbierze oczywiście jego syn Mariusz Konieczny. Zapraszam. Kolejnym wybranym w głosowaniu obrońcą został Patryk Juskowiak. Listę obrony uzupełniamy dwoma zawodnikami, niestety dzisiaj nieobecnymi. Pierwszym z nich jest Michał Bzodek, drugim natomiast Szymon Andrzejczak. Bardzo żałujemy, że na ten moment nie ma ich jeszcze na płycie naszego boiska, także pewnym krokiem przejdziemy do pomocników. I pierwszego pomocnika, którego zapraszam tutaj do mnie na środek, jest Karol Kręgielczak. Przekręć go! Jak musi działać? Pokaż. To działa! Tutaj! Tu ci nie łączy. Jest tak zjebany, że... Tak musisz go trzymać. Kolejnym zawodnikiem dołączającym do naszej złotej jedenastki w linii pomocy jest nasz aktualny prezes Rafał Kazimierz. Pozostało nam dwóch zawodników z linii pomocy do uzupełnienia. Środek pomocy uzupełnimy osobą Tomasza Kaczmarka. Zapraszam na środek. Tak,
linię pomocy, dokładnie lewego pomocnika. Myślę, że bez tej osoby w ostatnich latach Wisła w ofensywie miałaby bardzo ciężko. A tą osobą jest Krzysztof Konieczny. Przechodzimy teraz do napastników. W naszym głosowaniu nasi ankietowani wytypowali dwie takie osoby, a pierwszą z nich jest Dariusz Kaczmarek. A naszą jedenastkę uzupełni, myślę, jedna z legend naszego klubu. Tą osobą jest oczywiście Tomasz Gawroński. Pozostał nam ostatni wybór. Ktoś tą drużynę musi poprowadzić. I tym trenerem, który został wybrany do tej jedenastki, jest postać nietuzinkowa. Świetny piłkarz, wieloletni trener naszego klubu Kazimierz Filipiak. A nagrodę odbierze oczywiście Robert Filipiak, którego serdecznie zapraszam. Filip, zajmij, wyślesz. Albo wszyscy na dół, albo wszyscy do góry. No chodźcie tak, wrócimy, bo tak, co będzie łatwiej. No. A teraz spójrzcie wszyscy na dół i zobaczymy, co będzie, która lepsza wersja. Dobra, reporter. Dobra, możecie grać. Dziękujemy bardzo. Ej, chodź na twojej drużynie.